Zacząłem malować od przejścia na emeryturę. Wcześniej nie miałem kiedy, nie było czasu. Musiałem zająć się rodziną, a jeszcze jak zacząć od początku, to w latach 50. chodziłem do szkoły, do liceum, na uczelnię plastyczną. Ale musiałem przerwać naukę z przyczyn rodzinnych, tą chorobę. W domu była i musiałem wrócić do domu, bo ja ze wsi pochodzę. Spojrzałem na jakieś panoramę, czy tam horyzont, czy jakieś tego, to pomalować, ale zawsze nie było kiedy. Zawsze nie było kiedy. No nie było kiedy. To takie czasy były, trzeba było pracować, trzymać rodzinę, żeby się budować, też trzeba dawać place, platne dom. No i tak cały czas. Teraz jak przeszedłem na emeryturę, to już mam czas. Dużo rowerem jeździłem. I notowałem to aparatem. Jak gdzieś tam podróży byłem, tu są moje obrazy z Białorusi. Tutaj dwa tam domu jeszcze tam mam. No także na Mazurach tam, no jak coś ciekawego, do tego Międzyrzeckie Jeziorka. Też tutaj są ciekawe takie rzeczy. No i lubię kopiować starych malarzy, tych podziemnych kunszt, tych arcydzieł, też naprawdę coś. Tutaj mam to Leonardo da Vinci. Michała Anioła, to stworzenia dama. W domu mam dużo, tylko przynosiłem do tego. Lubię malować olejem, ale teraz to panuje akryl przeważnie, to przeważnie akrylem. No lubię to, olejem to też wszystko się wydobędzie, i kolor, i barwy. Akrylem to nie jest tak, trzeba być akrylem, to już trzeba być trochę. Lubię jesień, kolory, barwy jesienne to jest piękne. No. 27. No i kwiaty też tak poruszę. Tak jak powiedziałem, no, jak tam też malowałem, to sporadycznie. Nie tylko tyle, co w Nałęczowie. Tam jeszcze przed tym po Nałęczowie, jak przed wojskiem, to byłem na Śląsku, to tam chodziłem do półtora roku, takie ognisko plastyczne było. Tam jeszcze tam szlify do... Tylko nie wiem, co już nie pamiętam, czy to w Gliwicach było, czy to było. W Katowicach już nie pamiętam dobrze. No to była wystawa w Międzyrzeczu, to była taka zbiorowa wystawa w 13 roku chyba. Dyrektorem, może on teraz chyba też jest, był Andrzej Szczerbicki w Międzyrzeczu. Starość, młodości nie mam, to już nic przede mną nie ma. No. 80 lat? To różnie to bywa. No. Czasem coś takiego znajdzie człowieka, tak jak mnie, że siedzę, maluję, bym malował dzień i noc. Wszystkim się zapominam w całym świecie, co istnieje, co nie istnieje, w tych kłopotach, tam, problemach i tak dalej. A znów taka chwila przyjdzie, dwa tygodnie, trzy, miesiąc, nawet mi się nie chce i zajrzeć, pędzę zastrzyk, też się mówi, że nie chcę. Zajrzę, co ja to namalował, to przemalowuje, mi się to nie podoba. Nie jest tak, że tak jak rzemiosło jakieś, to przyjdę i cały czas to robię.